Dzień dobry, klasa szósta. Dzisiaj przesyłam wam krótki, ale bardzo ważny temat dotyczący Konstytucji 3 maja. No nie udało nam się tak jakoś zsynchronizować naszego programu, żeby ta lekcja wypadała na początku maja, ale może to i lepiej, bo mamy dużo czasu na dokończenie spraw w tym semestrze. W każdym razie na najbliższy tydzień, czyli na tydzień świąteczny, dostajecie do opracowania tylko jeden temat, czyli tę lekcję do przesłuchania. Przeczytanie rozdziału 29 w podręczniku od strony 204 do 210 i kilka króciutkich pytań, mam nadzieję, mało uciążliwych i łatwych do odpowiedzi, ale wracamy teraz do Rzeczpospolitej, bardzo okulawionej, bardzo osłabionej, która jednak po pierwszym rozbiorze próbuje jakoś bardzo powoli odbudować swoją siłę. Mówiliśmy już o Stanisławie Auguście i jego próbach reform Rzeczpospolitej tam, gdzie to jest możliwe. To znaczy, Stanisław August zdawał sobie sprawę, że otwarta konfrontacja z carycą Katarzyną II, przynajmniej w normalnych warunkach, spowoduje kolejną wojnę, kolejne wejście obcych wojsk na teren Rzeczpospolitej, więc wybrał drogę, no powiedzmy, reform stopniowych i udawaniem ugodowca. Znaczy udawaniem, że jest zupełnie posłuszny Katarzynie II i że zupełnie jego działania nie zagrażają tej dominującej pozycji Rosji w tej części Europy. Niektórzy zarzucali mu mimo wszystko oportunizm, to znaczy bardzo przyjęcie wygodnej dla siebie pozycji, bo nie da się ukryć, że takie udawanie potulności jest bardzo łatwe o tyle, że wystarczy nic nie robić, tylko od czasu do czasu próbować jakoś niezbyt intensywnie reformować państwo. Ale z drugiej strony byli też ludzie, którzy uważali, że Stanisław August robi za dużo, zbyt bezczelnie przeciwstawia się cesarzowi Katarzyny, no, prowokuje ją do kolejnego wystąpienia. A była też grupa ludzi, stronnictwo polityczne zwane najczęściej stronnictwem magnackim, uważające, że właściwie nie trzeba nic zmieniać. Znaczy, że ustrój Rzeczpospolitej funkcjonuje w tym momencie historycznym, mówimy tutaj o latach 80. XVIII wieku. Dobrze, no faktycznie pierwszy rozbiór był tragedią, ale dalsze dłubanie przy ustroju spowoduje kolejne problemy. Zatem nie da się ukryć, że przywódcy stronnictwa magnackiego całkiem nieźle się urządzili w tej nowej rzeczywistości i po prostu z czysto samolubnych powodów nie chcieli dopuścić do jakiejś wielkiej rewolucji. Z drugiej strony już wspominałem o powstaniu czegoś, co później będziemy nazywać stronnictwem patriotycznym, czyli taką, można powiedzieć, dość luźną grupą zwolenników radykalnych reform. Najbardziej znane nazwiska to dwóch księży, Stanisław Staszic i Hugo Kołłątaj, ale w tym ugrupowaniu było wiele osób niepowiązanych z, powiedzmy, z tą starą szlachtą, z magnaterią. Ludzie nowi, niekoniecznie ze stanu mieszczańskiego, czasami ze stanu szlacheckiego, ale ludzie, którzy no jakby dotychczas nie pasowali w tej całej układance sceny politycznej schyłkowej Rzeczpospolitej. I oni nakłaniali króla, czy głosili potrzebę dokonania radykalnych reform. Czy mieli na to jakiś pomysł? Tak, był pomysł bardzo ryzykowny. To znaczy przełknąć dumę i pogodzić się z Prusami. To znaczy przynajmniej udać, że wybacza się im pierwszy rozbiór i zagarnięcie Pomorza. I stworzenie sojuszu Rzeczpospolitej z Prusami, który miałby osłaniać kraj przed ewentualną interwencją Rosji. Stronnictwo królewskie, czyli król i jego załóżnicy, no, uważali, że wszelkie działania radykalne są ryzykowne, lepiej się nie wychylać, lepiej robić to, co dalej się robi. Król próbował po prostu uspokoić kraj, a także no, wprowadzał, jeżeli nie reformy, to przynajmniej te działania, o których mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, to znaczy budowanie świata intelektualnego, dotowanie kultury, budowanie ładnych budynków w łazienkach. To nam się wydaje z dzisiejszego punktu widzenia śmieszne i takie zupełnie niewystarczające, ale w owych czasach no,
nie traktowana państwa poważnie, jeżeli nie miał poważnej reprezentacji, nie mogło się czymś ładnym pochwalić, więc to nie było takie zupełnie bez sensu działanie. Ale zdaniem reformatów, zdaniem stronnictwa tak zwanego patriotycznego, było to zdecydowanie za mało. I król nie chciał się jakby mieszać, choć przynajmniej w jego deklaracjach jego cele były podobne do celów stronnictwa patriotycznego. Sytuacja zmieniła się pod koniec lat 70., przepraszam, pod koniec lat 80., właśnie tak około roku 88, kiedy zwołany do Warszawy Sejm okazało się, że nie jest takim normalnym Sejmem, tylko gdy tam tylko przyklepie kilka najważniejszych ustaw się rozejdzie, ale jest Sejmem, na którym do głosu właśnie doszli przedstawiciele Stronnictwa Patriotycznego, którzy zdobyli spory posłów pośród średniej szlachty. Nie wśród magnatów, nie też wśród tej najbiedniejszej, zaraz powiem dlaczego, ale wśród średniej szlachty. A jednocześnie zdarzyło się tak, że Rosja uwikłała się w wojnę z Turcją, znaczy uwikłała, no to było w interesie Rosji, ponieważ Rosja już wtedy, i o tym będziemy sobie mówić dużo więcej w siódmej klasie, uznała za swojego głównego wroga Turcję, miała taki bardzo ambitny plan, zdobycie wszelkich posiadłości tureckich nad Morzem Czarnym, a być może, jeśli się uda, nawet zdobycie cieśnin czarnomorskich, tych cieśnin obok Konstantynopola i dzięki temu jakby Morze Czarne stałoby się wewnętrznym morzem Rosji. To było bardzo ambitne zadanie i bardzo trudne, rozłożone na lata i na pokolenia, ale taki był główny cel polityki i Katarzyny, i później cara Pawła, i później Aleksandra. O tym sobie będzie mówić później, ale tak się złożyło, że wybucha kolejna wojna rosyjsko-turecka, i Turcja, przynajmniej pod koniec XVIII wieku, no była państwem słabym, ewidentnie upadającym, ale nadal mocarstwem. Dlatego Rosja musiała zaangażować bardzo duże siły, aby zwyciężyć z Turcją. I to dało wszystkim zwolennikom reform no taki powód do tego, no możliwość kombinowania, ponieważ tak, Rosja jest zajęta militarnie, to po pierwsze nie zainterweniuje w Polsce, nie, w Rzeczypospolitej nie puści tam całej swoich wojsk, żeby wymusiły likwidację reform. Z drugiej strony przez to, jak widać, że Rosja jest słaba, zaangażowana w tę wojnę, to nagle Prusy się zastanawiają, czy by nie wejść w jakiś sojusz militarny, czy jakby nie szukać dotychczasowych innych opcji niż tylko ta opcja prorosyjska. I właśnie na tym Sejmie, który obraduje od roku 88 do 92 i stąd zresztą jest zwany czteroletnim albo wielkim, ten Sejm zaczyna już wcześniej, już praktycznie od samego początku uchwalać dokumenty, które umożliwią uchwalenie konstytucji. A nawet kilka ustaw uchwalonych wcześniej zostało po prostu wpisane do konstytucji i w ten sposób jakby część tego tekstu powstała już nieco wcześniej. Ale po pierwsze ten Sejm zaczyna bardzo ostrożnie kokietować, proponować przymierze Prusom, a z drugiej strony także proponuje reformy, które może nie są wystarczające, ale jak na owe czasy były szokująco odważne, przechodziły tylko dlatego, że Katarzyna była zajęta gdzieś indziej. Najważniejsza z tych reform to było ustalenie stałego podatku wynoszącego 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa i ten stały podatek miałby utrzymać stałą armię, która przynajmniej na papierze, w teorii, miała dojść do 100 tysięcy ludzi. I jak na wielkość tego państwa, którym była Rzeczpospolita po pierwszym rozbiorze, no 100 tysięcy wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy, to było już coś. To było coś, co by no, uniemożliwiło Rosji takie rozpychanie się i rządzenie na terenie Rzeczpospolitej. Przy okazji Sejm zlikwidował też Radę Nieustającą, głównie dlatego, że ona była kojarzona z decyzjami bezpośrednio przekazywanymi przez carycę i ambasadorów, więc Rada Nieustająca była uznana za takie narzędzie właśnie obcej interwencji. I wszystkie ustawy na tym Sejmie były uchwalone w wielkim pośpiechu, żeby jak najszybciej zdążyć, zanim wojska rosyjskie zwyciężą na wojnie z Turcją i może coś tam się uda. Okazało się jednak, że na początku 91 roku było oczywiste, że Turcja przegra i że Rosjanie będą niebawem mieć wolne wojska do interwencji gdziekolwiek. Dlatego też
3 maja 1791 roku uchwalono coś, co nazywamy ustawą rządową, albo no właśnie konstytucją 3 maja. I to jest bardzo istotne. Konstytucja 3 maja nie została uchwalona legalnie. Przeciwnicy konstytucji twierdzili, że jest to wręcz zamach stanu, ponieważ ten termin 3 maja nie został wybrany przez przypadek. Był to pierwszy dzień po przerwie świątecznej. Tego roku Wielkanoc wypadała bardzo późno, a jeszcze po Wielkanocy były no, takie zwyczajowe 2 tygodnie przerwy świątecznej. I dlatego przywódcy stronnictwa patriotycznego byli niemal pewni, że większość posłów przeciwnych zmianom jeszcze nie wróci do Warszawy. Dlatego tak zupełnie z niespodzianie, też łamiąc jakby po pierwsze honorową umowę, dżentelmeńską umowę z opozycją, no ale także zwyczaje i regulamin Sejmu, wznowili obrady Sejmu, podczas gdy większość posłów była poza Warszawą. I tam około 500 posłów powinno uczestniczyć w obradach. Tam chyba niecałych 200 było obecnych w Warszawie 3 maja. Ale bardzo szybko, z samego rana jak się dało, król dał co trzeba pod głosowanie. Wszystko zatwierdzili odpowiedni na miejscach odpowiedni posłowie. I od razu król zasuwa na Stare Miasto do katedry z konstytucją, ogłaszając wszystkim, że wielkie święto, udało się przeprowadzić reformy. I jak wspominałem, to było niezgodne ani z tradycją, obyczajem, ani też właściwie literą prawa, ale zwolennicy tego rozwiązania, przywódcy stronnictwa patriotycznego, uważali, że to stan wyższej konieczności. To znaczy, jeżeli nie da się uchwalić konstytucji teraz, nim wojska rosyjskie wkroczą do Polski po zwycięstwie nad Turcją, to nie da się tego uchwalić nigdzie. No i cóż. Nagle, z dnia na dzień, zupełnie niespodzianie, zwłaszcza dla posłów opozycji, powstało nowe państwo. Zabrzmi to może dziwacznie i wręcz śmiesznie, ale dopiero Konstytucja 3 maja kończyła proces Unii Polsko-Litewskiej. Znaczy, nie kończyła, dopełniała. Dopiero od tej pory Rzeczpospolita stała się jednym niepodzielnym państwem. No wiadomo, że po Unii Lubelskiej no to państwo było jakby na stałe związane Unią, korona i księstwo, czyli Litwa, ale mimo wszystko wszystkie urzędy były zdublowane. Był, nie wiem, tam hetman dla Polski, hetman dla Litwy, kancler dla Polski, kancler dla Litwy i tak dalej. Wszystko jakby funkcjonowało w takim zszyciu tych dwóch państw, może na stałe, ale właściwie istniały aparaty państwowe ich obydwu, a tutaj nagle okazuje się, że jest to państwo jedne, dzisiaj byśmy powiedzieli unitarne, które jest już na dobre zjednoczone. I co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, następują w tym państwie zmiany ustrojowe. Zastąpiono wolną elekcję, nie ma już wolnej elekcji, tronem dziedzicznym dla dynastii saskiej. I ten pomysł może się wydawać dziwaczny, ponieważ rodzina Saska, dynastia Saska była uważana za bardzo złą dynastię. Ale mimo wszystko twórcy konstytucji stwierdzili, że lepszy jest już, no nie wiadomo czy kiepski, ale król z takiej sobie rodziny niż ryzyko kolejnej wolnej elekcji, którą można manipulować, którą można oszukać. Więc na wszelki wypadek ustanowiono, że po śmierci Stanisława Augusta korona zostanie przekazana rodzinie Wettynów, czyli rodzinie po prostu panującej w Saksonii. Druga sprawa, to jest zniesienie liberum veto, co jest równie wielkim trzęsieniem ziemi, równie wielką zmianą. Także wybór Sejmu nie na to, na jedno posiedzenie, znaczy zwołuje się Sejm, przychodzą, posłują, kończą i się rozjeżdżają, tylko wybranie posłów na kadencję, akurat tutaj 2-letnią, więc krótką, ale mimo wszystko na kadencję, więc cały czas są posłowie obecni i pełnią swoją funkcję. Tak jakby zrobić radę nieustającą, ale ze wszystkich posłów naraz. Oraz, to też jest bardzo istotne, zabranie praw do głosowania tak zwanej gołocie, czyli szlachcie bez ziemi. To się wydaje takie mało postępowe, mało demokratyczne, ale twórcy konstytucji uznali, że szlachcic biedak jest większym zagrożeniem dla istnienia państwa niż cokolwiek, ponieważ
kogoś, kto ma prawo głosu, ale nie ma środków do życia, bardzo łatwo przekupić, żeby głosował tak, jak chce sponsor. I uznano, że dotychczas dzięki biednej szlachcie bez ziemi torpedowała Rosja wszelkie reformy ustrojowe, więc zabranie praw gołocie miało zabezpieczyć ustrój przed takim wewnętrznym jakby rozkładem. No i przy okazji w tej części, która mówi na przykład ustawy o miastach, Konstytucja 3 maja przyznaje dużo większe prawa mieszczanom, daje możliwości awansu społecznego, bogaci mieszczanie zyskiwali sporo praw, może nie równych szlachcie, ale takiej bliskiej statusowi szlacheckiemu, no i deklaruje górnolotnie Konstytucja opiekę nad chłopami, choć z tego jeszcze wiele nie wynikło, po prostu kilka ładnych słów. Ale mimo wszystko już te dwa postanowienia, to znaczy oddanie po śmierci Stanisława Augusta tronu dynastii saskiej, a przez to likwidacja wolnej elekcji oraz likwidacja liberum veto, no była wyzwaniem wobec Rosji, ponieważ Rosja zdała sobie sprawę, Katarzyna zdała sobie sprawę, że jeżeli pozwoli na wdrożenie postanowień konstytucji w życie, no to bardzo szybko straci kontrolę nad Polską, nad Rzeczpospolitą. Rzeczpospolita przestanie być protektoratem Rosji. I o tym, co się stało później, dowiemy się no za tydzień, tak, już w środę nie ma świąt. Mam nadzieję, że teraz na te święta daję wam tylko jeden temat, więc jakby nie tak dużo roboty. No i co, no postarajcie się jakoś odpocząć od tych różnych spraw szkolnych i ogólnie światowych szalonych, bo zbliża się ważny czas, kiedy należy się skupić na sprawach innych i tego wam bardzo życzę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.